Dzień dobry Państwu. Witamy po 11. kolejce Forbet 4. ligi. Dzisiaj mam gościa specjalnego, ponieważ pierwszy raz jest to działacz drużyny. Moim gościem jest prezes drużyny Mazura Karczew Piotr Niedziłka. Dzień dobry panie prezesie. Dzień dobry Państwu. No i na początek przejdźmy sobie od razu do waszego meczu, bo za chwilę zobaczymy jego skrót. Przegrana 2-0 z Wiktorią Sulejówek, ale chyba wstydu nie ma, bo Wiktoria to jest bardzo dobry zespół. A jak pan prezes to widzi? Tak, potwierdzam, że Wiktoria to bardzo dobry zespół. Jak do tej pory uważam, że zagraliśmy z najlepszym zespołem dotychczas w tej lidze. Przegrana, no jak zwykle, mecz gdzieś nam się nie ułożył troszeczkę od początku. Szybko, dosyć szybko stracona pierwsza bramka. Ruszyliśmy do ataku, chcieliśmy szybko odrobić straty. Dostajemy kontrę, robi się 2-0 i w końcówce pierwszej połowy zawodnik nasz Patryk Kwaśniczko otrzymuje za zagranie nogą na wysokości głowy czerwoną kartkę. I tak naprawdę można powiedzieć, że zamyka mecz. Gramy w dziesiątkę. Wychodzimy oczywiście na drugą połowę, próbujemy tworzyć sytuację, ale przy tak dobrze grającej Wiktorii Sulejówek można powiedzieć, no było to niemożliwe, co ostatecznie wynik jakby potwierdza, że Wiktoria była po prostu w tym meczu lepszym zespołem. Mimo wszystko należy sobie powiedzieć, że drużyna Mazura Karczew gra chyba nad wyraz dobrą piłkę. W poprzednim studiu tutaj razem z Patrykiem Zychem rozmawialiśmy o tym moim gościem, że właśnie Mazur gra dobrą piłkę, a pan jako prezes zadowolony jest w tej chwili z pozycji Mazura? Tak, bardzo jestem zadowolony, bo zrobiliśmy wiele zmian z początkiem sezonu. Wprowadziliśmy sporo młodzieży do drużyny i byliśmy ciekawi, jak to wszystko będzie razem funkcjonować. Głównie chodziło o to, że połączyliśmy doświadczenie z młodością. Jesteśmy zadowoleni. To szóste miejsce jest naprawdę, uważam, dobre. Młodzież, można powiedzieć, dorównuje doświadczeniu. To doświadczenie z tyłu, gdzie do pierwszej bramki z Sulejówkiem przez 326 minut nie straciliśmy bramki. To świadczy też o tym, że mamy stabilną obronę, od której wszystko się zaczyna. I jak obrona gra dobrze, to później formacje ofensywne zawsze strzelą bramkę. Najlepszą obroną jest atak, a najlepszym atakiem obrona, tak się trochę mówi. Ale panie prezesie, czy wy macie jakieś gwiazdy w tej chwili? Bo na przykład w Mazowie mamy Trochima, mamy Brozia, tak? Mamy tam Mondarę. Mamy też na przykład Grzegorza Piesio w drużynie Wilgi Garwolin. A jakaś taka gwiazda w drużynie Mazura Karczew? Można powiedzieć, że takiej gwiazdy nie mamy. Oczywiście gwiazda przyciąga zawsze i kibiców i przychodzimy oglądać mecze, natomiast my postawiliśmy na jakość wszystkich zawodników i przede wszystkim na swoją młodzież. To jest kluczowe w naszej grze, stąd gra team, gra zespół, a nie gwiazda. Ilu w tej chwili wychowanków jest w drużynie Mazura Karczew, w seniorskiej drużynie? W seniorskiej piłce w zasadzie na 26 zawodników w składzie mamy praktycznie 20 wychowanków. Bardzo dużo. My drużynę zbudowaliśmy na swoich zawodnikach. Oczywiście zakładamy sobie, że wychowankiem jest taki zawodnik, który przynajmniej 2-3 sezony już u nas jest, to już można powiedzieć jak swój, bo on już czuje jakby klimat Karczewa, czuje klimat drużyny. Natomiast większość to jest młodzież. Bywały takie mecze i bywają cały czas, że 6-8 młodzieżowców gra w pierwszym składzie i to są sami wychowankowie klubu. Czyli generalnie, jeśli ktoś jest skautem piłkarskim, na pewno warto do Karczewa pojechać i obserwować tych zawodników. Na pewno warto i skauci to robią. To wiemy. Bo przykład, mamy dwóch zawodników, którzy opuścili niedawno Mazur Karczew, to jest Oleg Geiger, który poszedł do Radomiaka, oczywiście po drodze jeszcze do Polonii, ale już jest w Radomiaku, natomiast w tym sezonie, w przerwie letniej, wypożyczyliśmy do Pogoni Szczecin naszego reprezentanta Polski, Adama Chojeckiego. Widziałem właśnie na Facebooku też post. A jak sobie radzi? Na razie sobie radzi dobrze.
gra w Centralnej Lidze Juniorów, jest zadowolony. My też jesteśmy zadowoleni, że trafił do takiego klubu, bo to otwiera nam możliwości współpracy z klubami ekstraklasowymi. Na pewno robi to pozytywną reklamę. Bardzo. Jesteśmy cały czas w kontakcie z Legią Warszawa, z Wisłą Płock, czyli drużyny mazowieckie, które są też zainteresowane naszymi piłkarzami. No i o to chodzi. Wiemy, gdzie jest nasze miejsce jakby w szeregu. Naszym zadaniem jest wychowywanie młodzieży do grania na wyższym poziomie i kiedy się rozwiną u nas w klubie, powinni pójść dalej, rozwijać się w dużo lepszych klubach i akademiach. Czy pan prezes widzi różnicę między tą obecną Forbet czwartą ligą, a tym, co było w poprzednich sezonach? Wszyscy mówią, że poziom wzrósł, a jak to, może bym zapytał, tak organizacyjnie z tego punktu wygląda dla zarządu? Poziom na pewno wzrósł, bo nie ma drużyn słabych już w tej lidze. Zresztą to pokazuje nam tabela. No i wyniki, tak. I wyniki, tak, że nie ma słabych drużyn. Organizacyjnie my byliśmy przygotowani, jesteśmy przygotowani do grania nawet na poziomie trzeciej ligi, jeśli chodzi o organizację klubu. I tutaj dla nas różnicy nie ma. Natomiast drużyny, które do nas przyjeżdżają, są solidniejsze. Nie ma meczy tak naprawdę łatwych, gdzie łatwo zdobyć punkty. Każdy mecz trzeba się przygotować na 100 lub 110%, żeby wygrać mecz. Zobaczmy sobie w takim razie, panie prezesie, skrót meczu Wiktorii Sulejówek, wygrany 2-0 z Mazurem Karczew. I zaraz po tym skrócie wrócimy na dalszą część rozmowy, a potem kolejno pokażemy resztę skrótów i pozostałych meczów. Drużyny Wiktorii Sulejówek i Mazura Karczew w tym sezonie grają bardzo dobrą piłkę, dlatego z pewnością oczekiwania kibiców obu ekip przed tym meczem były wysokie. Ten mecz lepiej zdecydowanie zaczęli gospodarze. W 13 minucie meczu po dośrodkowaniu z rzutu rożnego bramkę na 1-0 zdobywa Stanisław Ławcewicz-Musialik, wyprowadzając zespół Wiktorii na prowadzenie. Od 36 minuty drużyna gospodarzy prowadziła już 2-0. Kolejną bramkę w tym sezonie i kolejną bardzo ładną zdobywa Julian Świątek. Przed przerwą wydarzyła się jeszcze jedna dosyć istotna sytuacja. Zawodnik Mazura Karczew, Patryk Kwaśniczko, otrzymuje czerwoną kartkę za dosyć przypadkowe, ale groźnie wyglądające uderzenie przeciwnika. Po przerwie obie drużyny stworzyły po kilka podbramkowych sytuacji, jednak Wiktoria Sulejówek do końca spotkania kontrolowała jego przebieg. Gospodarze ostatecznie wygrywają z Mazurem Karczew 2-0 i umacniają się na pozycji jednego z liderów Forbet czwartej ligi. Panie prezesie, zobaczyliśmy sobie ten pechowy mecz. W 44 minucie czerwona kartka dla was, tak jak pan prezes mówił. No w drugiej połowie no już nie dało się tego wyniku uratować. No ale powiedzmy sobie szczerze, powtórzmy w zasadzie sobie szczerze, Wiktoria bardzo mocna drużyna. No ale teraz pytanie jest takie, czy Mazur Karczew ma szansę na awans w tym sezonie? Zawsze wychodząc na boisko walczy się o zwycięstwo, a zarząd chciałby awansu. No bo gotowi jesteście, sam pan powiedział, tak? Tak, organizacyjnie jesteśmy gotowi. Natomiast mamy świadomość naszego miejsca w tabeli, mamy świadomość naszego młodego składu i przyglądamy się oczywiście z przyjemnością, patrząc na grę drużyny. Co będzie, życie pokaże. Natomiast na pewno chcielibyśmy w górnej części tabeli pozostać na stałe. A jak się współpracuje z trenerem obecnym? Trenerem mnie się i zarządowi bardzo dobrze współpracuje, bo znamy się od wielu, wielu lat, ponieważ trener Mateusz Tereszczyński prowadził m.in. moje dziecko, praktycznie od, można powiedzieć, od przedszkola. I to jest taka u nas normalna sytuacja, do której od zawsze dążyliśmy, żeby nasi trenerzy docelowo byli trenerami dwójki, jedynki. I dzisiaj sytuację taką mamy u nas, doczekaliśmy się, że wychowaliśmy trenera do jedynki, czyli Mateusz przeszedł całą drogę od dziecka, od Żaka do seniora i mamy w dwójce Kubę Olszewskiego, który też całą drogę przeszedł od Żaka do seniora. Szykowany jest w razie czego na zastępstwo. Jest szykowany, no to tak... Albo do pomocy. Bardziej do pomocy, tak, bardziej do pomocy. Oczywiście życzę mu jak najlepiej, natomiast mamy tego pełną świadomość, i chcielibyśmy, żeby nasi trenerzy też oczywiście ktoś z wyższych lig docenił ich warsztat pracy i oczywiście niech docelowo idą do wyższych lig i tam
uczą się i odnoszą sukcesy. Pewnie. Ja mając prezesa klubu muszę zadać takie pytanie, no bo piłkarze czy trenerzy tego nie wiedzą, o realia finansów w czwartej lidze. Jak to w ogóle wygląda zarządzać klubem w czwartej lidze? Czy to wymaga dużych środków finansowych? Czy są sponsorzy? Czy pomaga miasto? Jakby mógł pan coś tutaj nam więcej powiedzieć? Tak, no to jest trudny i łatwy temat. Jeśli chodzi o samo zarządzanie, to dla mnie to jest ogromną przyjemnością i zaszczytem. Mam wspaniały zarząd, ludzi bardzo zaangażowanych w rozwój Mazura, sercem oddanych, którzy mieszkają od urodzenia i na tym budujemy naszą tożsamość z klubem Mazur Karczew. Miasto oczywiście pomaga, to jest główny sponsor zawsze, bo bez miasta i bez pieniędzy z miasta trudno by zarządzać klubem jakimkolwiek. Oczywiście sponsorzy są, przyjaciele klubu, widzą co robimy, inwestujemy, rozwijamy się. My obecnie mamy 4 płyty, na których trenują dzieci i młodzież. To są 3 pełnowymiarowe płyty, 1 duży orlik. Dobrze to wygląda, trzeba powiedzieć. Dobrze to wygląda. To są płyty z oświetleniem, z nawodnieniem. Także na tej bazie jesteśmy i chcemy budować wielkość Mazura. Pan jest prezesem od 2016 roku. To już druga kadencja teraz? Tak. To jest już druga kadencja. Zarząd jednogłośnie w czerwcu, na koniec czerwca wybrał mnie ponownie na prezesa. W miarę świeży temat. W miarę świeży temat. Zaufali mi za to, za co oczywiście serdecznie dziękuję. Ufają w to, że to, co robimy wspólnie oczywiście, bo ja jestem jakby prezesem, ale tak naprawdę działamy wspólnie i wspólnie podejmujemy decyzje i cel jest jasny, rozwój Akademii. Wychowywanie zawodników, żeby oni trafiali do lepszych lig, do wyższych lig i utrzymanie drużyny na poziomie seniorskiej, na poziomie czwartej ligi, jak się uda oczywiście to trzecia liga i też utrzymanie zaplecza pierwszej drużyny, czyli druga, Mazur 2. Po naszej stronie Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej wiele się zmienia. Między innymi wprowadziliśmy ten program, bo też nie tylko chcemy pokazywać skrót, ale chcemy też pokazać właśnie, czy zarząd, czy piłkarzy, czy też trenerów, bo oni takiej szansy za bardzo nie mają. Ale jak pan ocenia współpracę na linii MZPN klub Mazur Karczew, czy też kluby czwartej ligi? No to co może pan powiedzieć oczywiście, tak? Czy to się zmienia, idzie w dobrym kierunku? Może my potrzebujemy jakiejś takiej informacji, co moglibyśmy poprawić? Generalnie jest to dobra współpraca. Mnie jest o tyle może łatwiej, że mam w zarządzie kolegów, którzy też są z Karczewa, między innymi kolega Artur Całka, który jest w zarządzie. Mam wiceprezesa Artura Kolatora, który jest z Karczewa, który nim został prezesem Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej, pomagał nam w klubie, więc dla mnie są to same korzyści. To, że mamy program podsumowujący kolejkę, uważam świetna informacja, świetna wiadomość, świetny program, bo przybliża nam możliwość zobaczenia całej ligi, spojrzenia jak grają inne drużyny, kto się wyróżnia w takich drużynach. Zawsze to jest fajnie popatrzeć na innych i szukać inspiracji. Rozwijamy się i wierzę w to, że już w kolejnej rundzie będzie dużo lepiej. Z tej okazji zaprosimy naszych widzów na zobaczenie pozostałych skrótów meczów 11. kolejki Forbet 4. ligi. I mamy jedną małą niespodziankę. Ponownie w moim studiu będzie za chwilę Damian Milewski, który już czeka i za chwilę z nim się połączymy. I on przeanalizuje dla nas mecz przegrany lidera KSC Katroszyn. Pierwszy przegrany w tym sezonie z Orłem Baniocha, bo w tym meczu podobno działo się wiele, także zobaczmy spotkania pozostałej 11. kolejki i połączmy się z Damianem i my sobie jeszcze na chwilę wrócimy tutaj do pana prezesa Piotra porozmawiać o planach na przyszłość. Wysoko Bartosz Relito. Szerokie podanie, prawa strona, wysokość pola karnego. Kevin Przygoda w pole karnej, mamy strzał na bramkę. Jest wyjście, gracze gości już. Środek strzał na bramkę i teraz nie ma trafienia, ale bardzo dobrze to wszystko było zrobione. Jest dośrodkowanie, jeszcze tutaj piłkarze Ząbkowi szansę i nie ma teraz bramki, Maiden to sera. Jeszcze podanie do środka, Bartosz Wiśniewski. Zagranie w szesnastkę, szansa i też broń bramkarz, jeszcze poprzeczka, ale
ostatnim meczu była porażka, o tym za chwilę, bo strzał na bramkę i tutaj poprzeczka! A może teraz coś będzie, zagranie z linii obrony, szansa i broni bramkarz! Gospodarz, ależ teraz tutaj będzie szansa i też boczna siatka! Piłka za polem karnym, strzał na bramkę i nie ma bramki na 1-0! Spokojnie mógł pójść do zewnętrznej, ale jeszcze piłkarze Ząbkowi na bramkę, bardzo dobrze bramkarz! Kevin Przygoda, dośrodkowanie w 16 i będzie 1-0, będzie 1-0, ale jest ręka podniesiona, spalony. I pytanie, jak to teraz rozegrają gracze Chudnika? Mamy strzał na bramkę i ten strzał jednak niecelny. Faworyt spotkania Świt Staroźleby Mazowia Mińsk Mazowiecki mógł być w zasadzie tylko jeden. Drużyna gości po porażce z Wiktorią Sulejówek na pewno chciała zmazać plamę i już w czwartej minucie spotkania Wojciech Trochim po bardzo ładnym uderzeniu wyprowadza Mazowie Mińsk Mazowiecki na prowadzenie 1-0. W 26 minucie po asyście Erycha Więdłochy bramkę na 2-0 zdobywa Wojciech Wocial. Druga połowa wydawałoby się lepiej rozpoczęła się dla drużyny gospodarzy. Jednak rzut karny w 50 minucie marnuje Michał Sobczak. Minutę później trener gości Marcin Sasal po dwóch żółtych kartkach otrzymuje czerwoną i sędzia nakazuje mu opuścić murawę oraz ławkę rezerwowych. Jest to już, warto przypomnieć, kolejna czerwona kartka dla trenera Marcina Sasala. W pierwszej minucie czerwoną kartką ukarany trener Sasal Marcin. Nie podłamało to jednak gości i w 56 minucie po asyście Pawła Ksonsa Eryk Więdłocha podwyższa na 3-0. W 80 minucie wynik spotkania po asyście Bartosza Malesy ustala Michał Bondara, zdobywając swoją 10. bramkę w Forbet 4. lidze w tym sezonie. Spotkanie w Raszynie lepiej rozpoczęło się dla gości z Ostrołęki. W 26 minucie po dośrodkowaniu z rzutu rożnego bramkę zdobywa Dominik Trojanowski. W pierwszej połowie zobaczyliśmy tylko jedną bramkę, za to druga połowa nam to wynagrodziła. W 54 minucie kolejny stały fragment gry dla drużyny gości i w zamieszaniu w polu karnym do piłki dochodzi Maciej Staszczuk i podwyższa na 2-0 dla gości. Końcówka spotkania obfitowała w bardzo dużo emocji. Najpierw w 86 minucie pierwszy rzut karny dla gospodarzy i Mateusz Tarnowski zdobywa bramkę kontaktową na 1-2. I tylko dwie minuty później, kolejny raz w tym sezonie drużyna Narwi Ostrołęka ma bardzo dużego pecha. Po zagraniu ręką w polu karnym przez jednego z zawodników z Ostrołęki sędzia dyktuje już drugi rzut karny w przeciągu dwóch minut, a 11 pewnie wykonuje Mateusz Tarnowski, doprowadzając do remisu 2-2 i takim też wynikiem kończy się spotkanie w Raszynie. W doliczonym czasie gry sędzia jeszcze pokazał dwie czerwone kartki, otrzymali je Tomasz Pietrzak z KS Raszyn oraz Jakub Żyznowski z ekipy z Ostrołęki. Rozegranie z Łukaszem Krupnikiem. Czewskiego, Staniszewski, wrzutka, uderzenie i gol! Proszę Państwa, Maciej Nalej. Tak jak przed sekundą mówiłem, kibice gospodarzy oczekiwali i się doczekali. Ahmed Toriola na lewą stronę. Bardzo ładne zagranie i od razu zagranie do środka. Przy piłce i Staniszewski, gol, proszę Państwa, wspaniała akcja, przerzut piłki na lewą stronę, następnie zagranie z pierwszej piłki w pole karne. Staniszewski się znalazł w sytuacji na praktycznie pustą bramkę. Chodzi Piaseczno, zagranie do Naleja, Nalej przy piłce, wychodzi sam na sam i bramka, proszę Państwa, Maciej Nalej, druga bramka w dniu dzisiejszym, wspaniały kontratak. Tu. Jesteśmy w polu karnym Piaseczna, proszę Państwa. Toriola próbował wybić, ale niedokładnie. Uderzenie i piękna bramka, proszę Państwa. Bielewiecki. Uderzenie z rogu pola karnego. Lewa noga. Górzęda. Dalekie zagranie znowu. Tutaj walczy Zagórski.
I teraz Michalski, piękny przechwyt. Będzie wrzutka w pole karne. Wielewiecki. I Wielewiecki, bramka, proszę Państwa. Mamy bramkę kontaktową dla drużyny Escoli Warszawi. Warszawa próbuje Escola, ale mamy koniec spotkania. Zwycięstwo MKS Piaseczno. Powszechnie uznana za największe rozczarowanie tego sezonu drużyna mszczonowianki Mszczonów zagrała z Markowią Marki. W trzeciej minucie spotkania bardzo szybko wynik spotkania otwiera Patryk Obiała. Ale już w ósmej minucie przychodzi odpowiedź drużyny z Marek i Artur Rawa z kolejną bramką w Forbet czwartej lidze. Od 15 minuty było już dla gości z Marek 2-1. Strzelcem bramki w 15 minucie Sebastian Szerszeń. Jednak w 21 minucie Patryk Kubicki doprowadza do remisu. Mszczonowianka Mszczonów w tym momencie zaczęła lekko przeważać, czego efektem był gol Ignacego Ogłozińskiego. Do przerwy drużyna gospodarzy prowadziła 3-2. W 59 Patryk Kubicki ustalając wynik spotkania na 4-2 dla mszczonowianki Mszczonów. Ważną informacją jest to, że był to ostatni mecz w wykonaniu Grzegorza Siedleckiego jako trenera Markowi Marki. Na stanowisku zastąpił go Tomasz Sokołowski. Mecz pomiędzy Oskarem Przysucha a MKS-em Przasnysz był idealnym spotkaniem na przełamanie się dla jednej z drużyn. Zarówno gospodarze, jak i goście od trzech kolejek nie potrafili wygrać. W 15 minucie pierwszą bramkę w tym spotkaniu zdobywa MKS Przasnysz. Uderzenie z rzutu karnego na bramkę zamienia Tomasz Kamiński. Jeszcze przed przerwą drużyna gospodarzy doprowadza do remisu. W 27 minucie bramkę na 1-1 zdobywa Przemysław Nogaj. W drugiej połowie zobaczyliśmy kilka żółtych kartek po dokonanych zmianach przez drużynę gości z MKS-u Przasnysz. W 90 minucie, w zasadzie w 92 według doliczonego czasu gry, bramkę zwycięską, jak się okazuje, na 2-1 zdobywa Tomasz Kamiński, notując w tym spotkaniu dublet. Przełamuje się w tym meczu drużyna z Przasnysza, tym samym po 11 kolejce opuszczając strefę spadkową Forbet czwartej ligi. W 11 kolejce Forbet czwartej ligi najwięcej bramek padło w Garwolinie. Drużyna gości Wisła 2 Płock, która ma bardzo dobry i groźny atak w tym sezonie, na pewno w tym meczu również chciała zdobyć ich kilka. Jednak w czwartej minucie drużyna gospodarzy niespodziewanie wychodzi na prowadzenie. Strzelcem bramki Dominik Jarek. W 19 minucie Michał Mokrzycki po asyście Krzysztofa Janusa doprowadza do remisu 1-1. W pierwszej połowie więcej bramek już nie zobaczyliśmy. Za to druga połowa obfitowała w nie bardzo mocno. Najpierw w 61 minucie Sebastian Papiernik wyprowadza Wilgę na prowadzenie 2-1. Dosłownie minutę później Marcin Więckowski po asyście Mokrzyckiego strzela bramkę na 2-2. A już w 68 minucie drugą bramkę w tym meczu i kolejną w sezonie zdobywa Sebastian Papiernik i znowu prowadzenie dla Wilgi 3-2. W 81 minucie drugą bramkę w tym meczu również zdobywa Michał Mokrzycki. Mamy wynik 3-3. Chwilę potem niestrzelony karny przez Adriana Szczutowskiego i Michał Mokrzycki po rzucie karnym, który został wykonany w 87 minucie, wyprowadza i ustala wynik spotkania dla Wisły 2 Płock na 4-3, zdobywając w tym meczu hat-tricka. Cześć Damian. Jesteśmy witam, już na łączach. Ze mną razem prezes Mazura Karczew. Jesteśmy wyjątkowo we dwóch tutaj. Znaczy, bo tak stwierdziliśmy, że obejmie nas dzisiaj kamera. Słuchaj, ja Ci oddaję od razu mikrofon, bo przygotowałeś dla nas dzisiaj analizę meczu KSC Katroszyn z Orłem Baniocha. Mecz, który był bardzo bogaty w kontrowersje, ale my się na kontrowersjach skupiać nie będziemy, bo nie jesteśmy sędziami, nie chcemy tego rozstrzygać. Skupimy się, rozumiem, tylko na tym, co się działo sportowo, prawda? Tak, tak, dokładnie. Dokładnie tego się trzymajmy. Ja jestem trenerem, nie mi oceniać pracę arbitrów, także tutaj nie ma VAR-u, więc mają podwójne, że tak powiem, problemy, jeśli chodzi o sporne sytuacje, więc to nie nam oceniać. Okej, no to my tutaj z prezesem w takim razie oddajemy Ci mikrofon i zaczynamy naszą analizę.
Widzimy tutaj na tablicy taktycznej system 1-4-4-2, jeśli chodzi o Orzeł, jeśli chodzi o zespół gospodarzy 4-3-3. Wygląda to w ten sposób na rozkładzie na tablicy. Natomiast już początek meczu, 4:32. Chciałem tutaj zaznaczyć ustawienie zespołu Orła 4-4-2 z wysoko ustawionymi zawodnikami skrzydłowymi i dalekie wybicie od bramkarza. Nie bez powodu to mówię, ponieważ ten mecz bardzo często tak wyglądał, że bramkarz Balawajder te piłki grał blisko bramki rywala. Natomiast tutaj Troszyn wyszedł spod pressingu, duże umiejętności graczy indywidualne i Majkowski, wykorzystując swoją szybkość, już w 5 minucie doprowadza do rzutu rożnego. Do rzutu rożnego, który skończył się bramką. Urwał się tutaj przed polem karnym Pragarz, zgubił krycie, ładnie uderzył z woleja i Tyska musnął piłkę i piłka wpadła do bramki. Mamy wynik 1-0. Natomiast jeżeli chodzi o przebieg meczu, budowanie gry przez zespół z Troszyna, bardzo interesujące. Natomiast zespół Orła, ustawiony czwórką, czasem piątką obrońców, bo ten wahadłowy schodził nisko, zabierając przestrzeń do rozegrania i uniemożliwiając zagrywanie piłek prostopadłych. Jak zareagował na to Troszyn? Troszyn zareagował tak, jak powinien, jak doświadczony zespół i tutaj to potwierdza, że nie bez powodu jest liderem. Wciągnęli zespół z Orła na swoją połowę, dzięki temu stworzyły się przestrzenie do kreowania sytuacji i widzimy tutaj trójkę środkowych pomocników. Chciałbym się zatrzymać w tym momencie w 11:34, gdzie zaznaczyłem, gdzie rysuje się ta przewaga pod względem taktycznym graczy Troszyna nad Orłem. Widzimy trzech zawodników, którzy tworzą trójkąt. Ten trójkąt zmieniał swoją konfigurację. Raz był, że tak powiem, z jedną szóstką, raz rozgrywali na dwóch zawodników z tyłu. I ta trójka graczy, Pragacz, Rujs i Wierzbowski, tak naprawdę to są główni reżyserowie gry zespołu z Troszyna. I tutaj ta gra zasługuje na takie większym polu na przeanalizowanie, bo tutaj ci gracze naprawdę wykazują się sporą inteligencją i taką umiejętnością przewidywania sytuacji. Idźmy dalej z materiałem. Widzimy, że Wierzbowski wykorzystał to, że był sam niekryty, zagrał piłkę prostopadłą. Ta akcja nie skończyła się bramką, ale budowa tej gry naprawdę zasługuje na uwagę. I co się dzieje dalej? Troszyn próbował w ataku pozycyjnym, natomiast co robił Orzeł? Orzeł grał długą piłkę na swojego napastnika, jednego, drugiego. Widzimy tutaj przytomne zachowanie, złapanie pleców obrońców i o mały włos nie doszło do sytuacji. Natomiast w 13:08 mamy bramkę na 1-1. Zagranie piłki w najbardziej takie nieprzyjemne miejsce dla zespołu broniącego, czyli na narożnik 5 metra. Wygranie gry 1-1, zagranie piłki wzdłuż bramki i niekryty Ocipka zdobywa gola. Natomiast chciałbym tutaj poświęcić chwilę uwagi zawodnikowi Rujsowi. Jest to według mnie najlepszy zawodnik tego zespołu. Bardzo dobrze atakuje przestrzeń wolną, bardzo dobrze czyta grę, umie dopasować tempo akcji do wymagań, jakie dana sytuacja stwarza. I tutaj mamy sytuację, kiedy Orzeł Troszyn, przepraszam, mógł zdobyć bramkę na 2-1. Poprzeczka uratowała zespół gości przed stratą gola. Tutaj z kolei dla odmiany mamy dobrą sytuację z Orła. Wyciągnięcie środkowego obrońcy, zagranie w tą strefę piłki głową i tylko kiks zawodnika z numerem 8 spowodował, że nie ma bramki. Natomiast tutaj jest ciekawa sytuacja. W 28 minucie, proszę zobaczyć, jak Troszyn buduje, z jaką dużą swobodą i jak duża wymienność pozycji między trójką graczy w środku pola. Rujs i Pragacz, super mieć takich zawodników w swojej drużynie. Proszę zwrócić uwagę, jak oni czytają grę, obserwują, co się dzieje. I wcześniej Rujs atakował przestrzeń, aby zrobić progresję w grze, natomiast tutaj reguluje tempo gry, daje opcję podania do środka pola i wybiera najkorzystniejszą sytuację, chciałbym się zatrzymać chwilę, do zdobycia, że tak powiem, do wykreowania sytuacji ofensywnej. Wyciągnięcie środkowego obrońcy Gorczycy przez Wierzbowskiego i Majkowski w to miejsce wcina i tak naprawdę była dogodna sytuacja, można puścić. I widzimy, że tutaj sporo szczęścia zespołu Orła. Troszyn musiał się sporo natrudzić, żeby stworzyć jakąś sytuację, natomiast zespół z Orła Baniocha wykorzystywał proste środki, zagranie piłki, że tak powiem, jak najdalej od swojej bramki.
Tutaj mamy ciekawą sytuację w 41 minucie i 12 sekundzie, gdzie na małej przestrzeni pięciu graczy z Orła próbuje odebrać piłkę. Udaje im się to, tworzą małą grę, bardzo dobre zawody rozgrywa Możdżonek, który zagrywa w boczny sektor boiska, do środkowania i tylko świetna interwencja bramkarza, widzimy, chroni przed bramką. Tutaj mamy kontrowersję, której nie chciałbym omawiać. Gracze, gości domagali się rzutu karnego. I tutaj jest sytuacja przełomowa. 60 minuta, 22 sekunda, kiedy Ruiz, najlepszy zawodnik na boisku, otrzymuje czerwoną kartkę. Sporo tutaj pretensji jednego i drugiego zespołu. Co tam się wydarzyło, trudno mi ocenić. Natomiast na co zwróciłbym uwagę? W drugiej połowie na te automatyzmy w zespole Troszyna. Długa piłka zagrana na wolną przestrzeń, atakująca tą przestrzeń za linią obrony, na szybkich zawodników, na Tyska i na Majkowskiego. Także widzimy, że tutaj zespół Stroszyna bardzo dobrze wykorzystuje możliwości zawodników i ta taktyka jest dopasowana do możliwości graczy. To kolejna sytuacja, kiedy gracze Stroszyna domagali się rzutu karnego, decyzja była inna, zawodnik Stroszyna został ukarany kartką. Widzimy spore pretensje, ale to już nie nasza rola, żeby to oceniać. 70 minuta, 50 sekunda, Orzeł wybija tą piłkę do przodu, jak najdalej od swojej bramki, nie próbuje budować, ale kolejny raz, proszę zobaczyć, szybko próbują wykorzystać długim podaniem szybkość Majkowskiego, gdzie tak naprawdę tylko super akcja byłego golkipera Wigier Suwałki między innymi ratuje przed bramką. I tutaj te 3-4 kluczowe minuty, długie wybicie od bramkarza, wygranie głowy, to tak naprawdę pierwszy błąd defensorów Troszyna, którzy sobie nie poradzili z tym dalekimi wybiciami bramkarza i od razu mamy rzut karny, gdzie Ocipka zamienia go na bramkę i mamy wynik 2-1 dla zespołu z Baniochy. I identyczna sytuacja za chwilę będzie. Proszę zobaczyć, bramkarz długim wybiciem piłki, na ogół Troszyn sobie radził z tymi sytuacjami, ale kolejny raz bardzo niebezpieczne wyjście bramkarza, ewidentny faul. Czerwona kartka oczywiście słuszna i tutaj na szczęście mam nadzieję, że nic się nie stało i ten mecz zamyka się w 97 minucie i 40 sekundzie bardzo ładnym uderzeniem z prostego podbicia gracza z Baniochy. Tyle jeśli chodzi o materiał wideo, natomiast jeżeli chodzi o podsumowanie, wygrał zespół Orła Baniocha 3-1, bo tak czasami jest, że ten Troszyn grał naprawdę dobrze w tą piłkę, mieli sporo sytuacji, mieli pomysł na grę, bardzo mi się przyjemnie ten mecz oglądało i analizowało, no a Orzeł wybrał proste środki, nie próbował jakoś specjalnie budować tej gry, próbowali minąć drugą linię rywala długim podaniem i tam liczyć na wygranie głowy, no ale jak widzimy, ta taktyka była skuteczna, bo wygrali 3-1 i zdobyli dwie bramki po takich samych sytuacjach. I podsumowując, no Troszyn popełnił 2-3 błędy, które skończyły się bramką dla gości, natomiast sporo tych błędów też popełnił Orzeł Baniocha, no ale Troszyn tych sytuacji nie wykorzystał. Widzimy, że w piłce liczą się konkrety, pewnie Troszyn jest rozżalony, ale taka jest piłka, po prostu przegrali 3-1, każdy trener przegrał taki mecz i trudno potem z tym żyć przez cały tydzień, ale chłopaki zabiorą się na pewno do kupy i mają potencjał i możliwości do tego, żeby na tej pozycji lidera się utrzymać. Tak jak mówię, podsumowując, zaimponował mi Ruiz, bardzo dobry zawodnik, Pragacz i Wierzbowski, ta trójka graczy, widać, że grali wyżej, w wyższej lidze i to od razu widać na boisku po 5-6 minutach, kto ma duże umiejętności, jeśli chodzi o granie w piłkę. Także dziękuję serdecznie. Tak wyglądała sytuacja w tym spotkaniu. My również, Damian, Ci bardzo dziękujemy. Oglądamy tutaj z prezesem ten skrót, no i muszę Ci powiedzieć, że nie trzeba być sędzią piłkarskim. Niestety muszę to powiedzieć. No, faul był popełniony ewidentnie przed polem karnym, tak? Więc no przynajmniej tak to z powtórek wygląda, że tutaj zawodnik obrońca Troszyna zahacza jednak przed polem karnym. No więc tak na chłodno tego karnego raczej nie powinno być. No więc tak jak mówisz, trochę pechowa porażka Troszyna. Widzę, że rozwinąłeś naszą analizę, muszę powiedzieć. Mamy, widzę, jakieś nowe efekty 3D i też tam śledzenie za piłkarzami. Bardzo mi się to nam tutaj podobało. Także Damian, jest... Obyście wiedzieli, ile to kosztuje roboty. No Damian, ja... Szczególnie przy takiej kamerze, szczególnie na tej kamerze, która jest nisko
i gdzieś tam nie ma stałego ekranu. No, także. My dzisiaj rozmawialiśmy tutaj o materiałach, trochę wideo. No, mamy nadzieję, że od kolejnej rundy będzie ta jakość lepsza. Za dzisiaj Ci bardzo dziękuję, już nie zatrzymuję, bo wiem, że uciekasz na trening. Tak, Artur, na koniec chciałbym tak powiedzieć, że trochę w obronę sędziego. Sędzia ma ułamek sekundy na podjęcie decyzji. Nie ma tu VAR-u. Widzimy, że w Ekstraklasie, mimo że jest VAR, to te decyzje są często kontrowersyjne i wydawałoby nam się przed telewizorem, że podejmowane nie tak, jak nam się to wydaje. No ale te zagrania piłki w pole karne, jeśli chodzi o rękę, na ilość interpretacji tych sytuacji, ja bym się tutaj nie odważył. Co do tego karnego, co tutaj mówisz? Tak jak mówię, że to na chłodno widać po prostu, tak? Ja oczywiście wierzę, że sędzia mógł potraktować V w polu karnym, tylko że już powtórka nam jednak pokazuje, że V był przed. A wiesz, ja bym chciał takich sędziów spotykać, jak prowadziłem zespoły, to mi nigdy tych karnych nie gwizdali. No tak. Dziękujemy Ci za dzisiaj w takim razie i Damian, do usłyszenia. Miłego dnia życzę. Do usłyszenia. Dziękuję. Pozdrawiam. I przeczytam teraz Państwu wyniki. Ząbkowia Ząbki zremisowała bezbramkowo z Hutnikiem Warszawa. Oskar Przysucha przegrał 1-2 z MKS-em Przasnysz. Wiktoria Sulejówek pokonała Mazur Karczew 2-0. O tym meczu mówiliśmy wcześniej. Świt Starożreby uległ 0-4 Mazowi Mińsk Mazowiecki. MKS Piaseczno pokonał 3-2 Eskole Warsowie. Mszczonowianka Mszczonów wygrała 4-2 z Markowią Marki. KSC Katroszyn przegrał 1-3 z Orłem Baniocha, co widzieliśmy w obszernym skrócie tutaj przygotowanym przez Damiana Milewskiego. KS Raszyn zremisował 2-2 z Narwią Ostrołęka, a Wilga Garwolin przegrała 3-4 z Wisłą Płock. Panie prezesie, spójrzmy sobie jeszcze w takim razie na tabelę. Zaczniemy od drużyny Mazura Karczew, która znajduje się na 6. miejscu. Ma 6 wygranych, 5 porażek, bezkompromisowy zespół, tak. Żadnego remisu. Tyle samo punktów, co drużyna Orła Baniochy na miejscu 7. Góra tabeli KSC Katroszyn przegrał pierwszy raz. Jak widzieliśmy w skrócie, kontrowersji nie zabrakło. Mazowia Mińsk Mazowiecki wygrywający dogania na 1 punkt KSC Katroszyn. No i cały czas ta Wiktoria Sulejówek, która gra dobrą piłkę, kolejno Wisła, 2 Płocki, MKS Piaseczno. A na dole tabeli no, Eskola wciąż z Wilgą Garwolin. Wilga, zespół, którego mi szkoda, bo co ja obserwuję mecze Wilgi, to oni ciągle a to jedną bramką, a to gdzieś w końcówce, więc tak nie grają najgorszej piłki. No ale czy Pana zaskoczył jakiś wynik w tej kolejce? W zasadzie chyba żaden nie zaskoczył. Nawet wygrana Orła Baniocha. Nawet wygrana Orła. Przychodzi taki moment, że każdy zagra słabszy mecz. Czasami się zastanawiamy, z czego to wynika, że ten słabszy mecz, kiedy gramy dobrze. No ale tak jak to w życiu. To jest trochę taka sinusoida, że gdzieś jedna sytuacja powoduje, że mecz się odwraca i wynik niestety nie jest korzystny. Któryś piłkarz jeszcze się tak mocno wyróżnia i warto na niego zwrócić uwagę? Tak, no jest wielu młodych chłopaków, którzy naprawdę zaczynają dorastać do poziomu, a w zasadzie już można powiedzieć prawie dorośli do poziomu czwartej ligi. To jest Latuszek, rocznik 2003, to jest Rum, to jest Laskus. Także to są młodzi chłopcy, którzy naprawdę fajnie rokują, fajnie się rozwijają przy naszych seniorach. I ta kadra na pewno będzie oparta cały czas na tych młodych zawodnikach. Są mecze, gdzie 6-8 młodzieżowców mamy w składzie i potrafią wygrywać z doświadczonymi seniorami, więc czego chcieć więcej? Pewnie. A jeszcze mam takie pytanie, bo z moich informacji wynika, że Pan w zasadzie no, hobbystycznie prowadzi pełni funkcję prezesa, nie pobierając przy tym, zresztą cały zarząd, tak? Po prostu jakby jesteście tam, jak to się mówi, po prostu no, nie pobieracie żadnych środków finansowych za działanie w klubie. Jakby mógł Pan opisać, jak to w ogóle wygląda, bo Pan, rozumiem, widzę, że ma dużą pasję do klubu, tak? Ale coś więcej, jak Pan dzieli życie prywatne, firmę, klub, co na to małżonka, bo to na pewno też zainteresuje, być może jakieś tipy dla takich osób jak Pan. Tak, no zarządzanie klubem jest pasją oczywiście nas wszystkich w zarządzie. Faktycznie od 2016 roku, kiedy jestem prezesem, robię to społecznie. Cały zarząd, który jest ze mną, też robi to społecznie. Mamy jeszcze taki gen, którego już coraz bardziej młodzieży brakuje, czyli gen pasji i rozwijania klubu dla dzieci i młodzieży. To jest cel, który nam przede wszystkim przyświeca. Dzień jak wygląda,
można powiedzieć, szalenie, bo rano jesteśmy w firmach. Oczywiście wymieniamy się różnymi informacjami na WhatsAppie. Mamy swoją grupę zarządową, ale popołudniami często spotykamy się w klubie, rozmawiamy, wiele spotkań, to są spotkania między nami, z trenerami, z rodzicami. Wspomnę tylko, że w klubie mam 8 kolegów jeszcze w zarządzie, do tego 21 trenerów, z którymi też trzeba się spotykać. Oczywiście też mamy koordynatora. Ponad 300 dzieci w akademii, co się, można powiedzieć, przekłada na prawie 600 rodziców. I ze jest co robić. Jest co robić i ze wszystkimi trzeba pracować. Samo utrzymanie boisk, to są 3 boiska trawiaste, podlewanie, dbanie o te boiska, to jest naprawdę mnóstwo pracy społecznej. Domyślam się. Zobaczmy jeszcze sobie na następną kolejkę, na kolejkę numer 12. Oto pary spotkań. Hutnik Warszawa podejmie rezerwy Wisły Płock. Narew Ostrołęka zagra z Wilgą Garwolin. Orzeł Baniocha zagra z KS Raszyn. Markowia Marki podejmie KSC Katroszyn. Eskola Warsowia zagra z Mszczonowianką Mszczonów. Mazowia Mińsk Mazowiecki zmierzy się z MKS-em Piaseczną. Mazur Karczew podejmie Świt Starożreby. MKS Przasnysz Wiktorię Sulejówek. A Ząbkowia Ząbki zagra z Oskarem Przysucha. Kolejny mecz Świt Starożreby. Na papierze przeciwnik łatwy. No, trzeba by trenera zapytać, czy jakoś specjalnie motywuje chłopaków na ten mecz, ale na pewno w takich meczach warto zadbać o skupienie, bo teoretycznie słabszy przeciwnik, tak jak pan prezes wcześniej powiedział, może się okazać wcale nie słabym przeciwnikiem i równie dobrze może pokonać Mazur do zera. Tak, to prawda. Natomiast znam trenera Tereszczyńskiego bardzo dobrze i każdy mecz to jest w 100% przygotowanie zawodników do meczu. Nie patrzymy na tabelę, nie patrzymy, czy mamy 10 czy 15 punktów przewagi nad drużyną. Szanujemy przeciwnika, który do nas przyjeżdża lub my jedziemy i jesteśmy do każdego meczu indywidualnie przygotowani w 100%. Ja mam nadzieję, że Mazur Karczew nadal będzie grał tak ładną piłkę dla oka i będzie oczywiście walczył o awans. Ja mam jeszcze taki mały prezencik tutaj od Forbetu. Bardzo dziękuję też, że pan gościł w naszym studio. Dziękuję uprzejmie. Ja jeszcze państwa oczywiście zapraszam do pozostawienia subskrypcji naszego kanału. Zachęcam również, żeby państwo odwiedzili social media Mazura Karczew. One są prowadzone nie tylko na temat seniorów, ale również akademii i tego, tak, co się dzieje dookoła w klubie. Fajne jest to, że możecie liczyć na pomoc miasta. Nie zawsze tak jest w Polsce. No, takie są realia jeszcze te po-covidowe, to już w ogóle. Także ja, panie prezesie, bardzo dziękuję za dzisiaj. Dziękuję. I życzę wszystkiego dobrego. A my widzimy się, proszę państwa, za tydzień, także pozdrawiamy i życzymy wszystkiego dobrego.